całe życie, od dziecka, że jestem pisarką. I rzeczywiście pisanie było moją podstawową aktywnością, taką dla przyjemności. Udawało mi się raczkować potem troszkę do innej pozycji, przejść gdzieś tam jakąś część poezji publikować. Więc czułam się absolutnie człowiekiem słowa i moim narzędziem był długopis. Pewnego razu zupełnie przypadkowo, ale to też poprzez to wielkie P, gdzie wiadomo, że przypadek jest czymś bardzo ważnym i często skręcającym nasze życie. Przeczytałam w gazecie fotograficznej o fotografie francuskim, którego nazwy nie pamiętam, bo nie byłam przygotowana, żeby poczuć, że to jest coś ważnego dla mnie. O tym, jak on odkrył w czasie lekcji matematyki, że patrzy fotograficznie. Zobaczył, jak pięknie pani od matematyki złożyła nogi, jaką formę ciało stworzyło. I poczuł, że on jest fotografem dlatego, że patrzy fotograficznie, czyli że zamyka kadr, odczuwając jakby wszystkimi zmysłami do głębi jego doskonałość. I ja siedząc w domu, zupełnie nie wiedzieć czemu, pomyślałam sobie, przecież ja patrzę fotograficznie. To jestem ja patrzę fotograficznie. Po coś patrzę fotograficznie? Kupiłam sobie pierwszy aparat już w wieku 30 lat mniej więcej i odkryłam, że to jest tak jak z długopisem, służy do tego samego. Natomiast jest jeszcze dla mnie narzędziem poznawczym. I to był ten dar niebios. Zobaczyłam, że obok tego, że ja mogę opowiadać o swoim świecie wewnętrznym, zadawać pytania, szukać odpowiedzi gdzieś, dokumentować to, co widzę, to też mogę podejrzeć rzeczywistość. I używałam aparatu jako narzędzia, poprzez które mogę patrzeć z bliska, patrzeć na cienie, obserwować cienie. Mnie zawsze fascynował cień, to, co się w nim kryje, jaką formę przybiera, jak się ukrywa przed nami. Więc za pomocą aparatu, poprzez niedoświetlania, pracę w półmroku, używanie słabych obiektywów, czasem właśnie takich, które nie za dobrze ostrzą, albo są po prostu ciemne, miałam wgląd w rzeczywistość, która mojemu oku, doskonalszemu optycznie, była niedostępna. Więc mogłam odkrywać te wymiary, które były tajemnicze, ale w taki najlepszy z możliwych sposobów. Gdzie były to takie odkrycia, obserwowałam, jak pewnie kosmonauci naszą planetę z daleka, tak? Gdzie patrzyłam na formę, jak odkrywca, ktoś, kto nigdy nie widział, kto widzi pierwszy raz, a chce widzieć. Wie, że do końca nigdy nie zobaczy, ale sam proces patrzenia jest czymś niezwykle ważnym i budującym. I tak zaczęłam krążyć wokół siebie, bo ja byłam zupełnie początkująca, więc ten aparat jeszcze nie leżał mi w dłoni ani w głowie dobrze i trzeba było poznawać jego możliwości. I tak zaczęłam krążyć wokół dłoni, najpierw lewej. Powstał pierwszy cykl moich fotografii pod tytułem Dłoń lewa intymnie, gdzie z wielkiego bliska odkryłam te zależności, takie niemal fraktalne powtarzalności form, gdzie no naprawdę z najprawdziwszym, głębokim zachwytem, często wzruszeniem, odkrywałam siłę, jaką daje fotografowi odkrycie doskonałej wizualnie formy. Ten dreszczyk, ten gdzie się odnajduje w takiej banalnej rzeczy jak własna lewa dłoń. Czyste piękno, coś takiego, co po prostu wstrząsa. I pamiętam takie momenty, gdzie potem ucząc się ciemni sama, bo byłam samoukiem, no miałam chwilę łez, takich prawdziwych, zachwytu nad kuwetą w nocy gdzieś tam w łazience, gdzie odkrywałam dopiero na nowo poprzez makrofotografię te zaułki w ciele, o których w ogóle nie miałam pojęcia, które bym nie przewidziała, które traktowałam jak dar niebios, że ja poprzez to, że gdzieś powoli staję się fotografem, mam do nich dostęp, że ja zostałam nimi obdarowana. Że te formy przyszły do mnie, są moje i ja mogę je pokazać. Potem tak się zaczęło i do Związku Polskich Artystów Fotografików wchodziłam już 5 cyklami fotografii, gdzie fotografowałam właśnie siebie albo swoich najbliższych z różnych perspektyw, trochę bliżej, trochę dalej, ale zawsze w czarno-bieli, zawsze z tym takim wielkim skupieniem na cieniu, na formie, gdzie okazywało się, że mam ten instynkt, jestem łowcą form. Że gdzieś to mnie prowadzi, że jestem uwrażliwiona na to i że no umiem pływać w tej wodzie, że to jest moja woda, że to jest mój świat, w którym się nieoczekiwanie znalazłam i odnalazłam. No, ciało było takim punktem wyjścia dla mnie, jakby tym pierwszym punktem obserwacyjnym, gdzie ja mogłam zacząć poprzez za pośrednictwem aparatu fotograficznego przyglądać się rzeczywistości, czyli najpierw sobie. Potem odsunęłam się nieco już od powierzchni skóry i zaczęłam obserwować ciało jako formę w całości, łącznie z ruchem. Pojawiły się długie czasy ekspozycji, wielokrotne nałożenia. Powstał taki trochę teatr ciała, gdzie każdy gest miał znaczenie. Już nie struktura ciała, nie faktura, ale gest. I pojawiło się potem kilka cykli, które eksplorowały ten obszar. I to był taki trochę teatr mnie samej w przestrzeni, którą buduję. Bardzo symboliczny.
przestrzeni, którą buduję, ale ona opowiada o świecie i o człowieku w ogóle. Ja tak to czuję, że tam jest coś, co jest bardzo uniwersalnym mocowaniem się ze sobą, z rzeczywistością, z tym, co dzieje się pomiędzy snem, jawą, wczoraj a jutro i tak dalej, bo myślę, że ten plasterek rzeczywistości, jaki wyjmuje aparat fotograficzny, to jest coś bardzo pomiędzy. I ja jako twórca skupiam się na tym. Pamiętam o tym, że w zdjęciach, które robię teraz, znajduję masę odniesień do przeszłości, ale też zapowiedzi przyszłości. To się sprawdza, to się dzieje. Że często w fotografiach, które zrobiłam, nie wiem, 2 lata temu, znajduję jakiś zwiastun, jakiś ślad tego, co dopiero przyjdzie i dopiero po latach jestem w stanie to dostrzec i docenić, że gdzieś sztuka była tym prześwitem ciągłości czasu. Myślę, że już wyszłam do świata, czyli do tej rzeczywistości poza moim ciałem, poza powierzchnią mojego ciała, poza przestrzenią mieszkania siebie samej. Gdzieś już wędruję, jestem na tych bezdrożach, bo tak to widzę. I na razie te cykle, które dosyć spójne buduję, bo ja mam taką właściwość, że pracuję cyklami, to samo czynnie się dzieje, niejako nie na poziomie planowania, ale tak po prostu to się realizuje. Te cykle to są już pojedyncze kadry, klatki wyjęte z różnych miejsc. I ciekawe dla mnie, jako autorki, jest to, że one stanowią jedną opowieść, pomimo że powstają, powiedzmy, na przestrzeni 3 lat, w najróżniejszych miejscach. Czasem nie wiem, po co zrobiłam jakieś zdjęcie, czasem traktuję poszczególne zdjęcie jako coś nieudanego, po czym za pół roku okazuje się, że jest to integralna część cyklu, który buduję i który dopiero na etapie doboru zdjęć i analizy takiej w komputerze okazują się całością. To są znowu te cudowne sytuacje, gdzie odkrywamy jakąś taką mądrość historyczną, mądrość procesu, w którym jest życie i nasza twórczość. I to, że ta pusta kartka, przy której jako twórcy tak czy inaczej w pewnych momentach stajemy, zapełnia się nie tylko z naszego środka, nie tylko z zewnątrz, ale również jakimś takim magicznym niemal sposobem łączenia tego, co w nas i tego, co na zewnątrz, i tego, co było, i tego, co jest, i tego, co przychodzi zupełnie nie wiadomo skąd i nas zaskakuje. I nie tylko piszemy, tak? Nie tylko projektujemy, nie tylko odwzorowujemy, ale czytamy. Dopiero czasem w tych cyklach, które zbudujemy, zbierzemy, zaprezentujemy, widać myśl, która przewodzi temu, co zrobiliśmy. Więc to jest jakiś taki pewnie często podświadomy, cudowny proces, który jest przekazem bardzo głębokim i zaskakującym nie tylko widza, ale czasem dużo bardziej samego twórcę. W mojej twórczości najważniejsze zdecydowanie, pomimo że doceniam wartość drogi, która mnie do tego punktu doprowadziła, ale najważniejszym punktem będą bajki niczyje. To jest coś, co jest moje na dziś. One powstały 2 lata temu, z wielką radością wciąż je pokazuję, ale to jest coś, co traktuję jako przejaw mojej dojrzałości wewnętrznej do pokazywania tajemnicy. Tajemnica mnie zawsze pociągała, od dziecka byłam takim człowieczkiem, który się rozczarowywał, gdy w jakiejkolwiek bajce czy opowieści tajemnica zostawała objawiona, gdzie tą kurtynę otwierano, więc pamiętam to bardzo głębokie rozczarowanie. I teraz jakby będąc już twórcą, artystką, myślę często bardzo o tym, żeby właśnie nie przegadać, żeby widza zostawić z tym niedosytem, żeby tajemnica była tym, co z kontaktu z moją fotografią wyniesie, bo ja też chcę ją wynosić. Ona jest treścią mojej twórczości. I myślę, że właśnie bajki niczyje są taką kwintesencją na dziś tej idei, że obrazy bardzo realne, fotografowane w pełnym słońcu, w ciągu dnia, w czasie zwykłych spacerów, zwykłych, niezwykłych, ale spacerów, wyjazdów, wycieczek, plenerów fotograficznych, są przeze mnie pozbawione światła. To ja decyduję, gdzie będzie mrok, gdzie będzie półmrok, gdzie rozświetli się jakiś fragment. Ja zabieram im kolor, bo one wszystkie są fotografowane. To są fotografie cyfrowe, czyli z zapisem pełnego koloru. Zabieram kolor, zabieram światło po to, żeby zdecydować, co punktowo rozświetlę, gdzie podam widzowi i sobie samej ten fragment obrazu, który ma jednak czarować, przepraszam za to słowo, ale on jest dla mnie szalenie ważny, i ma uchylać rąbka tego, czego pewnie nigdy do końca nie poznamy i co jest najpiękniejsze w naszym życiu, że zawsze stoimy wobec czegoś, co potoczne, codzienne, czasem małe, a właśnie poprzez swoją niepoznawalność i otwartość dające nam tyle.